tego obecnej sytuacji na Leoszu, tworząc odpowiednie warunki finansowe, konkretnie ulgi zastosowane przez Radę Miejską w stosunku do tych, którzy by chcieli tą gastronomię w rynku tworzyć i rozwijać. Dziękuję bardzo. Mariusz Barcicki. Szanowni Państwo, aby poprawić wizerunek naszego rynku, tutaj na przeszkodzie, tak jak wspomniał mój poprzednik, stoi dzika prywatyzacja na początku lat 90., która doprowadziła do tego, że dzisiaj każdy z właścicieli tych lokali szuka zysku i dopóki będzie mu się to opłacało, będzie to robił. Na chwilę obecną należałoby zwiększyć ofertę turystyczną miasta Świdnicy, wykorzystać w pełni walory takie, walory Świdnickiej Katedry, Kościoła Pokoju, również poszukać innych atrakcji, tak jakby chociażby próba udostępnienia podziemi świdnickich i poprzez to przyciągać turystę. Wtedy turysta będzie szukał tutaj lokalu gastronomicznego czy bazy hotelowej, wtedy właściciel dysponujący takim lokalem czy kamienicą będzie mógł przeobrazić dany obiekt pod taką działalność. Również niezbędne są ulgi stosowane przez samorząd w celu obniżenia podatków dla osób działających w rzecz turystyki. Dziękuję bardzo. Temat chyba bardzo głośny w ostatniej kampanii, natomiast parki świdnickie, ale chcemy zapytać o te parki w troszeczkę innym kontekście. Został przedstawiony projekt, jak ma wyglądać park centralny, a generalnie parki są ważne dla mieszkańców. Więc co zrobić, żeby one były atrakcyjniejsze? Bo one są pewnie stare i piękne same w sobie. Więc co wystarczy zrobić i co należałoby zrobić, żeby te parki były chętnie odwiedzane i żeby się stały taką oazą? No, Żaba, zaczynasz? Czy jestem zwolennikiem, dla mnie park to jest masę zieleni, przepiękne ścieżki z ławkami, bardzo ładnie oświetlone, z miejscem, gdzie można odpocząć, gdzie można puścić dzieci i bez obawy te dzieci mogą się bawić. Jestem przeciwnikiem iluminacji i inwestycji w tego typu rzeczy. No, miałem tą okazję, że wiele parków europejskich widziałem w miastach i naprawdę to są miejsca, gdzie każdy ma dostęp, gdzie można rozsiedlić sobie kocyk i naprawdę odpocząć. Świdnica ma bardzo ładne obiekty parkowe i po prostu trzeba je posprzątać. Trzeba dać ławki normalne, niekoniecznie muszą brać tego typu ławki. Przepięknie oświetlić i pilnować, żeby był porządek. To jest całe rozwiązanie na dobre parki Świdnicy. I jeszcze może już mam czas, jeszcze no to mamy przepiękne tereny nad Bystrzycą, wspaniałe bulwary Świdnicy. Dziękuję bardzo. Pan Adam Markiewicz. Adam Markiewicz. Ja myślę, że powinniśmy w ogóle zadbać o te parki, które mamy, ponieważ Świdnica ma dużo obszarowo parków w mieście, w centrum nawet miasta i trzeba o to zadbać, a więc wykonać elekcję, oświetlić, postawić ławeczki. A żeby to parki jeszcze mogły żyć, to musi tam ktoś prowadzić życie, więc albo powinniśmy tam uruchomić orkiestrę, która załóżmy weekendy będzie przygrywać w parku, albo uruchomić jakieś zabawy dla dzieci, to ktoś będzie organizował, prowadził te zabawy z dziećmi, można różne gry wprowadzić. I ja powiem tylko, że kiedyś w Świdnicy też po osie tamtej miejskiej pływały kajaki, nie można wrócić do pewnej formy, która by w ten sposób ludzi przyciągała. Natomiast przeciwny jestem parkowi odroczonemu, gdzie będą ławeczki grające, ponieważ to nie jest dla mieszkańców. Mieszkaniec ma mieć prawo przyjść do parku, tak jak było mówione, położyć kocyk, posiedzieć na nim, otworzyć. Świdnickie parki powstały w po roku 1866, kiedy to decyzją ówczesnego burmistrza rozebrano twierdzę świdnicką. W tym miejscu są liczne, przepiękne parki. Wielokrotnie oprowadzam turystów przybywających do Świdnicy, którzy są zachwyceni tym pierścieniem przepięknej zieleni. Według mnie parki nasze powinny być zadbane, czyste, powinna być im lepsza infrastruktura służąca rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, chociażby tak jak ściana spinaczkowa czy udrożnienie
Bystrzycy w celu prowadzenia spływów kajakowych. To poprawiłoby w sposób znaczący wizerunek. No i oczywiście lepsze oświetlenie. Dzisiejsze parki to przypominają po prostu parki zgrozy. Ma strach tam wejść, rzadko kiedy można tam dobrze wypocząć, a już w ogóle jestem zdecydowanym przeciwnikiem biletowania wejścia do parku. Dziękuję bardzo. Tak, parki ogólnie dostępne. Ja jestem zaskoczony, że Świnica nie przystąpiła do konkursu o środki unijne na rewitalizację parków, bo potencjał tutaj jest przeogromny. I rzeczywiście jestem również tego zdania, że powinny być zrewitalizowane, dostępne oświetlenie, oczywiście ławki w żaden sposób i tym samym bezpieczeństwo w tych parkach. Bo na dzień dzisiejszy, jak chcemy o tej porze wejść, no to suszą na ramieniu i jest to po prostu wielkie, ogromne ryzyko chodzenia po tych parkach w Wasze grupy. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Jak oceniacie, panowie, rozwój Świdnicy w ostatnich 4 latach? Tutaj nie tylko ja, to jak się Świdnica rozwija w ostatnich 4 latach, co wy byście zrobili inaczej, co oceniacie dobrze? Bardzo proszę pan Markiewicz. Adam Markiewicz. To znaczy, ja myślę, że władze miejskie, pan prezydent, nie wykorzystali szansy, jaka jest i była możliwa do wykorzystania w powiązaniu z środkami unijnymi, a także i możliwości, jakie daje dochody i budżet miasta. Ja myślę, że dobrze jest, że realizowana jest galeria na ulicy Westerplatte, ale dość długo się odwlekała też między innymi przez perturbacje administracyjne. Mamy drugą galerię, która ma być budowana w Zaułku Świętokrzyskim i trwa już uwzględnianie władz z inwestorem około 2 czy 3 lat i dalej nie można przebrnąć niechęci władzy do realizacji tej inwestycji na terenie miast, na tym miejscu, a wiemy, jak ono wygląda. Następnie uważam, że nie realizowano to, co mówione było w tych 4 latach, obiektów społecznych, a więc nie utworzono nowych miejsc przy szkołach, nie zbudowano akwaparku, nie podjęto budowy żadnej nowej hali, którą by można było w mieście zrealizować. I uważam, że to jest mankamentem tych władz. Władze się zauroczyły budową wieży, którą będą mieszkańcy oglądać, natomiast nie chcą stworzyć lepszych warunków dla wypoczynku i rekreacji. Bardzo dziękujemy. Pan Radny. Więc tak, na pewno zdecydowanie poprawiła się polityka medialna. Z moich obserwacji widzę, że wiele mediów mocno wspiera lokalną władzę. Czy tak jest do końca, to należałoby zapytać mieszkańców. Według mnie w mieście brakuje przede wszystkim lepszej bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym hali widowiskowo-sportowej, wspomnianego już tutaj akwaparku. Również brakuje mądrej polityki mieszkaniowej. Na tą chwilę oczekuje w mieście blisko 400 rodzin na swoje upragnione mieszkanie. Również należałoby rozszerzyć tutaj, poszerzyć bazę przedszkolną, o której wcześniej wspominałem, i również należałoby wprowadzić do tego, aby w mieście funkcjonowały małe szkoły. W Molochach dziecko jest bardzo mocno zagubione i czuje się taki bardzo osamotniony i należałoby wprowadzić właśnie taką politykę mała szkoła. Wtedy jest bezpiecznie, lepsza edukacja i w tym kierunku się rozwijać. Zbigniew Szygiel. Te 4 lata to brak współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego. I to była wielka szansa właśnie sprawnego gospodarczego wykorzystania środków unijnych. Nie wykorzystano, wręcz krytykowano wiele przedsięwzięć. Nie włączano się między innymi na przykład Orliki, gdzie właśnie Świdnica skrytykowała ten program. A brak takich centrum sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na osiedlach.
O parkach już żeśmy mówili. Trzeba też powiedzieć, że przemysł, brak jakiejś koncepcji urbanistycznej, przemysł zaczyna się wkradać do osiedli mieszkaniowych. Nie wiadomo dlaczego właśnie strefa jest w pobliżu Zawiszowa. Tak samo Zarzecze ma problemy z betoniami. Dziękujemy bardzo. Pan Jarosław. Można się podpisać pod kolegami, ale postaram się wyłapać to, co mi przeszkadza. Na pewno inwestycje drogowe. Mówię to przez Panią, dlatego że o inwestycjach drogowych w Świdnicy mówimy od początku 2000 roku. Mamy rok 2010, dopiero zaczynamy łączyć na drogę. Mówię to jakby ze swojego doświadczenia w realizacji inwestycji. Wielokrotnie do Świdnicy przywozili inwestorów, którzy twierdzili, że dopóki nie ma dobrej łączności z autostradą, to inwestycje w Świdnicy nie są ich zainteresowane. Oczywiście to jest ten nieszczęsny akwapark, o którym mówiliśmy, prawda? Budownictwo socjalne. Ja sądzę, że to jest generalnie mankament w skali kraju samorządu, że nie ma polityki w zakresie tworzenia mieszkań socjalnych. TBS-y nie wypaliły w tym zakresie, w związku z tym samorządy muszą podejmować własne inicjatywy, pewne działania. Są takie możliwości, dobre przykłady są na zachodzie wykorzystania deweloperów, że przy umowie pewnej można też wykorzystywać mieszkania na cele socjalne. Bardzo dziękujemy Panu. Zapraszamy w piątek do lektury w Gazecie Wrocławskiej. Bardzo żałujemy, że nie ma Pana Prezydenta Murcka, bo właściwie wiele pytań odnosiło się do jego pomysłów i do jego pracy, no ale jego wybór. No i życzymy wszystkim Panom powodzenia w wyborach w niedzielę. Dziękujemy.